Siemanko, dzisiaj zrobimy kolejną dosyć szybką i łatwą rzecz. Zanim będziemy rozbudowywać nasze API, trzeba się do tego przygotować. Więc w poprzednim odcinku podzieliliśmy sobie pliki związane ze schemą i z resolverami do osobnych plików. Natomiast dzisiaj zajmiemy się sposobem na łączenie resolverów. I teraz o co mi chodzi? Zwróćcie uwagę na ten kawałek kodu, jaki mamy tutaj. Mamy zapytanie me, które w przypadku, gdy mamy zalogowanego usera, czyli mamy ten user ID, to zwraca nam użytkownika. W przypadku, gdy nie mamy tego, gdy użytkownik nie jest zalogowany, no to zwracamy nula. I teraz zwróćcie uwagę, że w wielu miejscach w naszym API będziemy sprawdzać, czy ktoś jest zalogowany, ponieważ wszelkie mutacje polegające na przykład na aktualizacji użytkownika, na przykład dodaniu nowej łódki do spisu, będą musiały najpierw upewnić się, że faktycznie user jest zalogowany i może wykonać daną mutację lub dane zapytanie. Więc teraz w każdym miejscu byśmy musieli pisać takiego brzydkiego ifa. I no nie o to chodzi, żeby to w każdym miejscu duplikować. I tutaj ten problem można rozwiązać na parę sposobów. Jednym z nich jest łączenie resolverów. Dlatego, jeżeli Cię interesuje ten temat, to zapraszam do dalszego oglądania. Tak, instalujemy npm install graphql resolvers. Trzeba chwileczkę poczekać. Zainstaluje nam się tam biblioteka i będziemy mogli połączyć resolwery. Więc najpierw utworzymy pierwszy resolwer, który nazwę po prostu out. I tutaj będziemy mieli po prostu taką prostą funkcję, którą sobie nazwiemy is authenticated. I ona będzie przyjmowała trochę tak jak te poprzednie resolwery, czyli będzie przyjmowała na pewno parenta, na pewno args od argumentów oraz user ID, który wcześniej został jakby wyłuskany z tokena JWT w middleware'ze w Expressie. Jeżeli nie wiesz o co chodzi, to cofnij się parę odcinków i tam dokładnie pokazuję jak to zrobić. Więc mamy export is authenticated i w momencie, gdy user ID istnieje, czyli użytkownik jest zalogowany, to wtedy wykonamy tak zwanego skipa. Zaraz powiem czym jest skip, a jeżeli nie, to utworzymy nowy, to po prostu utworzymy nowy błąd. I to będzie authorized. I teraz musimy ten skip sobie skądś wziąć, więc to będzie import skip from GraphQL resolvers. Dobrze, więc mamy skip. I teraz jak działa ten skip? W momencie, gdy łączymy sobie kilka resolverów, tutaj zaraz sobie połączymy, to jakby wykona się pierwszy resolver, który jest is authenticated. I teraz w sytuacji, gdy jakby sprawdzimy sobie, że user ID istnieje, no to wykona się skip, czyli tak naprawdę GraphQL spróbuje namierzyć kolejny w kolejce resolver, którym już będzie ten resolver, na przykład me, który zwróci po prostu użytkownika. Czyli jakby znowu mamy trochę taką podobną sytuację jak w middleware'ach, czyli mamy jakby łańcuch, wykonuje się pierwszy middleware, jak jest wszystko ok, to leci dalej, jest next i jest kolejny middleware. I tutaj tak samo będzie teraz z resolverami, czyli najpierw jest resolver is authenticated, jeżeli tutaj wszystko jest ok, to jest odpalany skip i leci dalej. Jeżeli jest coś nie tak, no to wtedy już na tym pierwszym resolverze wszystko się urywa, dalej nie idzie i mamy błąd, czyli to co chcemy. Jeżeli użytkownik jest niezalogowany, to nie może odpalać sobie query me. I teraz tutaj jakby będziemy musieli znowu sobie skorzystać z pewnej metody z tej biblioteki, którą przed chwilką zainstalowaliśmy, więc to będzie import i tu będzie po prostu combine resolvers i to będzie from GraphQL resolvers.
I teraz jak to działa? Więc będziemy mieli mi i teraz musimy oczywiście zaimportować także ten resolver, czyli to będzie isAuthenticated, który mamy tutaj w tym pliku wyeksportowany, isAuthenticated, i to będzie from plik out, tak, isAuthenticated, i teraz tutaj będzie coś takiego combine resolvers. Pierwszym argumentem będzie ten resolver, który chcemy jakby na początku wywołać, czyli isAuthenticated, a później już jakby to wszystko, co mieliśmy wcześniej, czyli parent, args, tutaj models, user ID, i tutaj będzie po prostu nic innego jak funkcja, którą sobie tutaj wywołamy, i w środku już nie musimy sprawdzać ifem, czy user ID istnieje, ponieważ to jakby nam sprawdzi ten pierwszy resolver, który sobie tutaj wprowadzimy, a tutaj po prostu wrzucimy sobie to, czyli tutaj i tutaj sobie zapiszemy w ten sposób. Dobra, tu się zapisało. A teraz spróbujemy wykonać zapytanie po prostu o to mi, czyli tutaj oczywiście ja nie mam tokena, więc nie powinno mi zwrócić użytkownika, i mamy error unauthorized. I teraz jakby widzicie, że w taki prosty sposób możemy sobie opakowywać różne resolwery i dzięki temu nie trzeba za każdym razem pisać tego ifa, jak mieliśmy napisanego wcześniej, tylko możemy za każdym razem skorzystać z każdego resolwera, połączyć sobie go już z istniejącymi. W kolejnych odcinkach oczywiście będziemy sprawdzali inne rzeczy, nie tylko czy użytkownik jest zalogowany, ale czy na przykład jest adminem i może na przykład usuwać innych użytkowników. Także to wszystko na dziś. Dzięki za uwagę i zapraszam do śledzenia, lajkowania i subskrybowania tego kanału.